Witam Państwa niezwykle serdecznie w nowym programie Wywiad Tygodnia, a z nami na łączach jest dr Leszek Sykulski, osoba ważna, moim zdaniem bardzo ważna, nie tylko dla informacji z ostatniego tygodnia, dla wydarzeń ostatniego tygodnia, ale i kilku poprzednich. Z nami na łączach dr Leszek Sykulski, witam pana doktora. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest pan autorem właściwie zespołu dokumentów, można by powiedzieć, Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej. Myślę, że sensem, jakby wyciągnąć to, co najważniejsze z pana wykładu, z pana Strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej, publikowanej przez pana w sieci, na YouTube także, to jest to, że są możliwe poprawne relacje Polski z Rosją. Czy rzeczywiście uważa pan, że dziś możemy nawiązać poprawne relacje Polski z Rosją w takiej sytuacji geopolitycznej, w takiej sytuacji wojennej, wszelakiej, jak obserwujemy? No na pewno to, co jest najważniejsze i co jest fundamentem Strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej, opracowania którego jestem jednym z redaktorów, to nie jest kwestia rosyjska. Absolutnie nie, to jest kwestia absolutnie marginalna z punktu widzenia tego akurat opracowania. Z punktu widzenia Strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej najistotniejszą kwestią jest zachowanie polskiej suwerenności, w tym suwerenności kulturowej. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, ten drugi rozdział tego opracowania, tam znajduje się taki pasus, który mówi o tym, że uważamy, iż można, a nawet powinniśmy mieć dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami w myśl zasady zero wrogów wśród sąsiadów. I to ta teza zresztą towarzyszy mi w mojej działalności i no, takiej publicystycznej, i w działalności, jeśli chodzi o tworzenie myśli geopolitycznej, od kilkunastu lat, bo to nie jest teza, którą postawiłem dzisiaj, wczoraj, miesiąc temu, rok temu, ale co najmniej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku i od chwili, kiedy zacząłem się zajmować profesjonalnie geopolityką jako nauczyciel akademicki, ale wcześniej także jako analityk do spraw bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zawsze uważałem, że można znormalizować relacje z Federacją Rosyjską, a nie tylko, że można, ale trzeba to zrobić, w myśl zresztą zasady, że najważniejszym zagrożeniem dla państwa polskiego, dla suwerenności Polski nie jest zagrożenie rosyjskie, a zagrożenie niemieckie. I tę tezę ja stawiam od końca pierwszej dekady XXI wieku, mniej więcej od roku 2007-2008. W 2007 roku powstało Stowarzyszenie Instytut Geopolityki w Częstochowie, rok później Polskie Towarzystwo Geopolityczne. To był czas takiego formowania się nowego środowiska geopolitycznego w Polsce i właśnie to młode wtedy jeszcze młode pokolenie polskich geopolityków skupione wokół tego środowiska częstochowskiego postawiło taką tezę, że większym zagrożeniem dla suwerenności państwa polskiego, dla suwerenności narodu polskiego jest zagrożenie niemieckie niż zagrożenie rosyjskie. Na tej tezie budujemy swoją myśl geopolityczną od kilkunastu lat. No właśnie, pozwolę sobie uprzeć się trochę i dalej twierdzić, że mimo wszystko dla całości przedstawionych pana tez, różnych idei w ramach tej strategii 4.0. Rzeczywiście istotna tam jest tożsamość kulturowa, co pan eksponuje, co oczywiście doskonale rozumiem, ale klucz sprawy, dalej będę twierdził, no jest w tym, że możliwe sobie są relacje poprawne polsko-rosyjskie, bo bez nich wiele tez pana strategii, wiele tez, które pan wygłasza, no, byłyby niemożliwe. No i drążąc ten temat i upierając się przy nim, kolejne pytanie, panie doktorze, czy uważa pan, że Rosja nie jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności? Mówi pan o zagrożeniu niemieckim. Wszyscy Polacy doskonale to czują. Dziś widzimy, jak działają Niemcy w ramach Unii Europejskiej choćby. Widzimy, jak ograniczają polską suwerenność.
jak Unia Europejska właściwie miażdży tą suwerenność, ale przecież mamy tutaj płonące pola Ukrainy, mamy tutaj gorącą wojnę na wschodzie i czy można dziś ryzykować taką tezę, że te stosunki z Rosją mogą dalej być normalne, bo ja pytam o przyszłość i czy i w jaki sposób pan sobie wyobraża dziś, gdyby pan był premierem lub ministrem spraw zagranicznych, w jaki sposób pan sobie wyobraża dziś możliwość takiej normalizacji tych stosunków, żeby one były tą elementem tej równowagi wymarzonej onegdaj jeszcze przed wojną przez polskich dyplomatów, równowagi politycznej Polski pomiędzy Berlinem a Moskwą? Musimy sobie postawić pierwsze pytanie, takie fundamentalne. Jeżeli uznajemy, że Rosja jest zagrożeniem egzystencjalnym dla państwa polskiego, jeżeli uznajemy, że nie ma możliwości normalizacji relacji z Rosją, że nie są możliwe normalne stosunki, czy wręcz, jak mówi bardzo wielu analityków, no na przykład także dr Jacek Bartosiak, znany myśliciel geopolityczny, człowiek, który sporo czasu poświęcił na to, aby udowodnić, czy próbować udowodnić w swoich publikacjach i wystąpieniach publicznych, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją. No to wielki rzeczy... pana adwersarz, z którym prowadzi pan, można powiedzieć, święte wojny, które chętnie obserwuje w internecie. Można powiedzieć, że taki krajobraz intelektualny III Rzeczpospolitej, w której zaczynają ścierać się różne opinie, różne poglądy geopolityczne, różne kody geopolityczne, to jest bardzo dobra sytuacja, w której ma możliwość się wykrystalizować bardzo dojrzała myśl geopolityczna i myślę, że tutaj podążamy dobrą drogą. Natomiast ja absolutnie jestem przeciwnikiem determinizmu jakiegokolwiek, historycznego, geograficznego. Absolutnie nie przemawiają do mnie te argumenty, które głosi dr Jacek Bartosiak, czy inne osoby, także z jego zespołu, czy z innych środowisk intelektualnych, że Polska toczyła od wieków wojny z Rosją i jest przez to skazana na wojnę z Rosją. Czy też, muszę tutaj wejść w słowo i tylko dopowiedzieć, że o ile pan Bartosiak, Strategy and Future, pan Radziejewski mogą swoje tezy publikować w szeroko zasięgowych mediach, to pan mówi tutaj o dialogu geostrategicznym w Polsce, no ale pana w tych mediach głównego nurtu niestety nie ma. Bywałem incydentalnie w mediach głównego nurtu, natomiast to jest fakt, że każda osoba, która nie głosi poglądów antyrosyjskich w Polsce, ma przypiętą łatkę ruskiej onucy, rosyjskiego agenta, czy ruskiego agenta, bo to lepiej brzmi, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu epitety oczywiście są na porządku dziennym, one się nasiliły po 24 lutego tego roku i to jest próba dyskredytacji, to jest próba wprowadzenia takiego ostracyzmu towarzyskiego, czy ostracyzmu publicznego, coś takiego, co istnieje na Zachodzie, to się nazywa cancel culture, czyli kultura wykluczenia. Próbuje się rzeczywiście wykluczyć z życia publicznego osoby, które nie głoszą pożądanych przez władzę, przez mainstream poglądów, czyli tych poglądów, które dzisiaj narzucają Polsce Stany Zjednoczone, bo to jest clue, istota całej rzeczy. Ale żeby nie popadać w tę dygresję, to skończę tylko swoją myśl. Absolutnie jestem przeciwny determinizmowi historycznemu. To, że Polska toczyła z jakimś państwem czy z jakimś narodem wojny od set lat, od tysiąc, czy od, jak niektórzy mówią, nawet od tysiąclecia, patrząc na Niemcy, wcale nie znaczy, że jesteśmy absolutnie skazani na wojnę z Niemcami, z Rosją, z Ukrainą czy z innymi państwami. To, że mamy niezasypane podziały, jakieś historyczne, jakieś resentymenty, to absolutnie nie rzutuje dzisiaj w sposób deterministyczny, czyli nie skazuje nas automatycznie na jakiś konflikt. Oczywiście historii się nie da wymazać, o historii trzeba pamiętać, pamięć historyczną należy pielęgnować, ale spójrzmy na relacje polsko-niemieckie. Mimo tej wielkiej traumy w relacjach wzajemnych udało się na tyle znormalizować te relacje, że jest możliwa współpraca gospodarcza i to na bardzo wysokim poziomie, co nie znaczy, że Niemcy nie zagrażają Polsce, o czym już wspomniałem.
I drugi argument, argument determinizmu geograficznego, że Polska w tym położeniu, a nie innym geograficznym, jest skazana na wojnę z Rosją. No ja absolutnie takiego argumentu nie kupuję. Uważam, że położenie geograficzne Polski jest bardzo korzystne z punktu widzenia geoekonomicznego, czyli zdolności do wykorzystania położenia tranzytowego na osi północ, południe i wschód, zachód do budowy potęgi gospodarczej. No i ostatni element tej całej układanki, jeżeli odrzucimy determinizm historyczny, determinizm geograficzny i zastanowimy się nad przyczyną tego konfliktu, który dzisiaj w tej nowej formie obserwujemy na Ukrainie, w tej nowej formie, czyli w tej formie otwartej wojny od 24 lutego bieżącego roku, no to musimy sobie zdać sprawę o jego przyczyny. Czy tutaj chodzi o jakieś animozje między Rosjanami a Ukraińcami, czy rzeczywiście jest, czy to chodzi o rosyjski neoimperializm, czy rzeczywiście sprawa jest znacznie głębsza. Moim zdaniem, opierając się na tutaj na świetnych pracach między innymi Johna Mearsheimera, amerykańskiego neorealisty, uważam, że absolutnie gra nie toczy się o samą Ukrainę. Gra się toczy o nowy układ sił międzynarodowych, o nową architekturę bezpieczeństwa w Europie. Gra się toczy o powstrzymanie także hegemonii liberalnej Stanów Zjednoczonych, a z punktu widzenia Waszyngtonu o utrzymanie tejże hegemonii liberalnej. I wyobraźmy sobie sytuację, że to Rosjanie próbują tworzyć bazy wojskowe w Meksyku, w Kanadzie, gdzieś w okolicy granic ze Stanami Zjednoczonymi, czy nawet na Kubie. Jak Stany Zjednoczone by zareagowały, gdyby Meksyk czy Kanada chciały wstąpić do ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, takiego rosyjskiego NATO? Moim zdaniem natychmiast by nastąpiła jakaś rewolta w Meksyku, jakiś pucz wojskowy w Kanadzie, albo że jakaś rewolucja, kolorowa rewolucja w Kanadzie, coś takiego, ewentualnie otwarta zbrojna interwencja amerykańska. Musimy sobie zdawać sprawę, że każde mocarstwo chroni swoje strefy wpływów, chroni swoje strefy buforowe i tak warto patrzeć również na ten konflikt na Ukrainie. Gdyby Polska nie angażowała się we wspieranie kolorowej rewolucji na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich, gdyby nie wspierała tak mocno opozycji, nie budowała domu białoruskiego na terytorium Polski, gdyby polscy politycy nie mówili o tworzeniu jakiegoś alternatywnego rządu na emigracji białoruskiego, nie wspierali tych dążeń odśrodkowych, gdyby nie wspierali polityki prometejskiej, nie bawili się w jakieś koncepcje zupełnie mityczne, jak Międzymorze, nie próbowali wciągać Ukrainy do NATO, tylko starali się realizować interes gospodarczy państwa polskiego i oparty na koncepcji zero wrogów wśród sąsiadów i budowy polskiego mocarstwa gospodarczego, nie jakiegoś bloku polityczno-militarnego, to uważam, że te kwestie normalizacji relacji z Rosją przyszłyby w sposób absolutnie naturalny, ponieważ między naszymi państwami, między naszymi narodami nie ma przeciwieństw poza ideologicznymi, nie ma jakichś przeszkód we współpracy wzajemnej poza ideologią. Rosja nie rości sobie żadnych, nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego, nie ma problemu mniejszości rosyjskiej w Polsce, polskiej w Rosji, nie ma problemów narodowościowych, etnicznych, religijnych, nie ma problemów, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, bo ta współpraca była, przecież rozwijała się całkiem nieźle. Przypomnijmy sobie chociażby mały ruch graniczny między Polską a obwodem kaliningradzkim, jeśli chodzi o także import surowców energetycznych z Rosji i tak dalej, i tak dalej. Zresztą także ten rząd przecież pobił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o import rosyjskiego węgla do Polski, prawda? Nigdy takiej skali nie było i to nikomu nie przeszkadzało do pewnego czasu. Do pewnego czasu, w którym Stany Zjednoczone postanowiły osłabić Rosję cudzymi rękami, czyli rękami Ukraińców i być może także Polaków. Myślę, że mało kto dziś w Polsce wierzy w taką czarno-białą narrację amerykańsko-polsko-ukraińsko-rosyjską. Myślę, że te fakty, które pan tutaj podsunął, są w świadomości polskiej opinii publicznej, no ale jednak są też kontrargumenty dla pana tez. No na przykład taki, że zbyt wiele się wydarzyło, że to nie Stany Zjednoczone wspierające Ukrainę, nie Ukraina, tylko Rosja dopuściła się brutalnej agresji i wielu okrucieństw, dopuściła się mordów. Jak w takiej sytuacji można prowadzić dialog? Jak w takiej sytuacji można ufać partnerowi do przyszłej współpracy?
ta sytuacja, która się wydarzyła po 22 lutego, która sytuacja wojenna na Ukrainie, ona moim zdaniem, czy jak pan to ocenia, no ona zamyka pewne możliwości, o których pan mówi i które są właściwie, można by je już historycznie rozpatrywać. Czy nie jest? No i kolejna sprawa, którą jeszcze muszę dorzucić do tego, do tej polemiki, no to jest sprawa zagrożenia rosyjskiego dla polskiej niepodległości. Bo mówi pan, że właściwie takiego zagrożenia nie ma, no ale czy w sferze gospodarczej nie widzi pan tych ekspansjonistycznych dążeń, tego imperializmu rosyjskiego, który się przejawiał na przykład w tym porozumieniu ponad nami niemiecko-rosyjskim, tak groźnym, prawda, który się przejawia też we wprost formułowanych przez rosyjskich polityków dążeniach do podboju gospodarczego Europy, do tej wspólnej strefy gospodarczej od Lizbony, od Portugalii aż po Sachalin. To są pewne formułowane pomysły geostrategiczne, ale i ekonomiczne przez Rosjan, które no, idą wbrew pana tezom, które mogą stanowić zagrożenie właśnie dla esencjonalnej, dla polskiej suwerenności, może nie, nawet nieco większe niż takie zagrożenie, które generuje dziś Unia Europejska w ramach federalizacji. No dobrze, to zacznijmy od pierwszego pytania, pierwszej części pańskiej polemiki. Kwestia zbrodni. Niewątpliwie każda wojna pociąga za sobą zbrodnie i no nie łudźmy się, każda wojna otwarta, nie chcę powiedzieć pełnoskalowa, bo tutaj jeszcze nie mamy pełnej mobilizacji powszechnej chociażby, czy nie mamy mobilizacji powszechnej ze strony Federacji Rosyjskiej, a te siły, które Rosjanie rzucili na Ukrainę, to jest absolutnie sprzeczne w ogóle z rosyjską doktryną wojenną i z zasadami sztuki wojennej. Nie rzuca się sił słabszych jako najeźdźca, jako agresor na siły, którymi dysponuje obrońca, dwukrotnie większe. Więc to jest absolutnie sprzeczne ze zasadami sztuki wojennej, podobnie jak nie brak uderzeń w centra kierowania państwem, w centra dowodzenia, węzły kolejowe, wciągi logistyczne itd., itd. Cały czas przecież broń z zachodu podąża na Ukrainę właściwie bez żadnego problemu i tutaj Rosjanie stosują bardzo ograniczone uderzenia, jeśli chodzi o te sprawy. To jest dziwna wojna, to warto to nadmienić. Natomiast ja chciałbym podkreślić i to też gwoli ścisłości absolutnie potępiam wojny, wszelkie rodzaje przemocy nie tylko tej w stosunkach międzynarodowych, ale tej w ogóle także w życiu powszednim, naszym takim powiedzmy czysto ludzkim i wojna napastnicza jest czymś godnym potępienia i absolutnie nie usprawiedliwiam tutaj ani Władimira Putina, ani establishmentu rosyjskiego. Uważam, że ta wojna jest godna potępienia, co nie znaczy, że nie można starać się i nie powinno się starać się tego zrozumieć na niwie naukowej, na niwie także akademickiej, jakie mechanizmy tutaj działają. Powiedział pan, że zbrodnie, jakie są częścią nieodłączną współczesnych i przeszłych wojen, absolutnie wykluczają możliwość współpracy. No, gdyby tak rzeczywiście było, że popełnione zbrodnie na ludności cywilnej absolutnie wykluczają możliwość współpracy z jakimkolwiek państwem, no to nie współpracowalibyśmy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, które są państwem, które dopuściło się najwięcej zbrodni na ludności cywilnej po roku 1991. Mam tutaj na myśli wojny napastnicze, które wszczynał establishment amerykański, chociażby w Iraku, czy to w Afganistanie, czy to bombardowanie Jugosławii, czy bombardowanie Libii i tak dalej, i tak dalej. Amerykańskie ośrodki intelektualne, akademickie, także te think tanki amerykańskie prowadzą takie szczegółowe wyliczenia, jeśli chodzi o liczbę ofiar cywilnych tych poszczególnych konfliktów i na potrzeby chociażby tej naszej rozmowy można przytoczyć kwestię samego Iraku, gdzie ofiar cywilnych tego konfliktu było ponad 400
tysięcy, 400 tysięcy. To są liczby niewyobrażalne. To znaczy skala okrucieństw, których dokonywa i zniszczeń i tych ofiar wśród cywilów, które dokonywały wojska amerykańskie, jest niewyobrażalna. Jeśli do tego dodamy bardzo brutalne tortury, które stosowały amerykańskie służby wywiadowcze, także niestety na terytorium Polski, ponieważ Amerykanie dopuścili się zbrodni przeciwko ludzkości także na terytorium Polski. Mam na myśli tajne więzienie CIA w Starych Kiejkutach, o czym już dzisiaj bardzo wielu nie chce pamiętać, a sprawa została udowodniona i to nie tylko przez dziennikarzy śledczych Washington Post, ale także przez śledztwo różnych międzynarodowych gremiów, czy to chociażby w tej sprawie śledztwo prowadził także Parlament Europejski i te sprawy zostały potwierdzone, że to więzienie istniało, że były tutaj tortury, no i jakoś to nie przeszkadza dzisiaj wszystkim tym obrońcom demokracji, praw człowieka współpracować właśnie z państwem, które dopuściło się zbrodni. No i możemy oczywiście sięgać po bardzo wiele przykładów okrucieństw, które dokonywali Francuzi, Belgowie, Niemcy, Włosi w najnowszej historii i to jakby nie przeszkadza współpracować z tymi państwami, więc ja bym tutaj absolutnie oddzielał kwestię takiej etyki indywidualnej od etyki w relacjach międzypaństwowych, bo doskonale wiemy, że ona jest różna i to nie trzeba czytać Machiavellego, żeby o tym wiedzieć. Absolutnie uważam, że powinniśmy postępować tutaj pragmatycznie i przede wszystkim chronić nasz własny interes, w tym interes gospodarczy. Odpowiadając na drugą część pańskiej polemiki czy pańskiego pytania, że rosyjski imperializm absolutnie wyklucza możliwość współpracy z tym państwem, no to przede wszystkim trzeba poznać genezę tego imperializmu i tej myśli imperialnej. Jeżeli zagłębimy się w te koncepcje, to zobaczymy, że dzisiaj to, co realizuje Rosja, czy właściwie co realizuje od końca 99 roku, to jest koncepcja Wadima Cymburskiego, to jest koncepcja budowy Rosji, wyspy Rosji jako niezależnej cywilizacji, można powiedzieć nawet, że samowystarczalnej, co zresztą prawdopodobnie się pogłębi teraz od tego roku, i która zabezpiecza swoje interesy na obszarze tak zwanego wielkiego limitrofu. Rosja ma bardzo konkretne plany, jeśli chodzi o te kwestie budowy tego wielkiego limitrofu i przede wszystkim koncentruje swoją aktywność na obszarze postsowieckim. To jest obszar najistotniejszy dla Federacji Rosyjskiej, która jako mocarstwo chce sobie zagwarantować po prostu strefę buforową. Oprócz tego i tutaj jest kwestia oczywiście bardzo dyskusyjna, chce sobie stworzyć pewną strefę neutralną wokół tego swojego obszaru, tak zwanej bliskiej zagranicy. I stąd ta propozycja Siergieja Ławrowa z grudnia 2021 roku, aby no, tutaj porozumieć się z Zachodem na temat nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. I moim zdaniem jakby kwestia nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie jest dzisiaj kwestią otwartą. I to nie jest tak, że dzisiaj nie można negocjować nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. Moim zdaniem jak najbardziej go można negocjować. Punktem absolutnie zapalnym i taką ością w gardle, która stoi dzisiaj w tych relacjach międzynarodowych, jest kwestia obecności amerykańskiej w Europie. I proszę mi wierzyć, w Polsce, że... To jest chyba najbardziej palący i nas dotyczący element. Tu chodzi o to, że Rosjanie nie życzą sobie obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Tak, Rosjanie nie chcieliby baz natowskich, nazwijmy to w ten sposób, ale przede wszystkim chodzi oczywiście o bazy amerykańskie w Europie, ale proszę mi wierzyć, że również całkiem spora część establishmentu francuskiego czy niemieckiego nie życzy sobie amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie, ponieważ to się ma nijak, jeśli chodzi o autonomię strategiczną Europy. I jeżeli mówimy tutaj o jakichś planach pogłębienia z takiej strategicznej autonomii i też budowy Unii Europejskiej jako liczącego się gracza, no to wiadomo, przy tym uzależnieniu od polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych będzie to bardzo trudne do zrealizowania, no bo chociażby zobaczmy na sprawę relacji gospodarczych z Chinami. W interesie Polski, w interesie Niemiec, w interesie Francji, w interesie Rosji jest ożywiona współpraca gospodarcza z Chinami. Wykorzystanie koncepcji nowego jedwabnego szlaku, jednego pasa, jednej drogi,
budowa tych powiązań równoleżnikowych na osi wschód-zachód z Chinami. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest powstrzymanie tej współpracy i tak, aby odciągać Chiny odciągać państwa europejskie od współpracy z Chinami, aby utrącić ten projekt nowego jedwabnego szlaku, bo czarnym snem amerykańskich strategów jest integracja Eurazji. W sensie gospodarczym, w sensie politycznym, w sensie tych wszystkich powiązań, które zresztą zakłada także koncepcja jednego pasa i jednej drogi. Panie doktorze, że wejdę tutaj w słowo, no dobrze, ale w związku z tym, w tej próżni, która by się wytworzyła, jeśli byśmy nie mieli Amerykanów, jeśli by oni odstąpili i na przykład no, u nas też nie budowali baz, no to przecież jasną sprawą jest, że przy takiej przewadze militarnej strażnikiem Europy stałaby się Rosja. I czy nie uważa pan, że i z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, polskiej suwerenności, i z punktu widzenia przyszłości Europy, że czy nie uważa pan, że jednak Ameryka nie jest lepszym strażnikiem, żandarmem w tej części świata od Rosji, która pokazała ostatnio, jak umie załatwiać różne niepokojące ją sprawy. Więc no, tu chyba jest ten esencjonalny, ten podstawowy wybór jest właśnie taki. Czy my się decydujemy na to, żeby jednak Amerykanie w jakiś sposób militarnie nas zabezpieczali, czy po prostu dajemy pole Rosji? I nasze doświadczenia historyczne zdaje się mówią nam, że ten pierwszy wariant amerykański jest dużo lepszy dla nas. No, nasze doświadczenia nam jasno wskazują, że bycie w sojuszu z państwami anglosaskimi oznacza bycie tak naprawdę przedmiotem polityki mocarstw, bycie zderzakiem strategicznym. W interesie Wielkiej Brytanii, myślę tutaj o roku 1939, absolutnie nie była realna pomoc dla II Rzeczypospolitej, ale to, aby stosować tak zwany backpassing, czyli przerzucanie odpowiedzialności, aby Polska stanowiła ten właśnie, jak określiłem, zderzak strategiczny, który po pierwsze da czas, osłabi mocarstwa lądowe i pozwoli Wielkiej Brytanii na złapanie tego oddechu i przeciwstawienie się tym mocarstwom lądowym. Nie inaczej zresztą było w okresie zimnej wojny i obecnie również moim zdaniem po 1989 roku Polska również w polityce i w strategii amerykańskiej pełni rolę takiego zderzaka strategicznego, którego celem jest rozdzielanie Niemiec i Rosji i w razie jakiejś konfrontacji osłabianie jednego bądź drugiego państwa. Bardzo dobitnie to określił dr George Friedman, znana postać, znany strateg amerykański, który powiedział, że Stanom Zjednoczonym jest potrzebny, cytuję, kordon sanitarny w tej części Europy i to Polska ma stanowić jego absolutny filar. Oczywiście Ukraina również jest traktowana jako element kordonu sanitarnego. Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już profesor, geostrateg, określił to mianem sfożnia geopolitycznego i po upadku ewentualnym Ukrainy to Polska miałaby być kolejnym sfożniem geopolitycznym, czyli właśnie takim amerykańskim zderzakiem, który ma rozdzielać Niemcy od Rosji i stanowić w razie czego element osłabiania jednego z tych państw, także ewentualnie militarnego. I to widzimy cały czas. Natomiast ta strategia jest szalenie niebezpieczna z punktu widzenia Polski. Po pierwsze, sprowadza nas nie do podmiotu, a do przedmiotu polityki międzynarodowej. Po drugie, czyni z nas kraj nastawiony konfrontacyjnie. I po trzecie wreszcie, gdyby doszło do jakiegokolwiek większego konfliktu na terytorium Polski, to musimy sobie zdawać sprawę także z groźby, że tak powiem, strategicznego odciągnięcia odpowiedzialności amerykańskiej. Jeżeli doszłoby do jakiegoś potencjalnego większego konfliktu w naszej części Europy, jeszcze większego niż ten na Ukrainie, który obserwujemy od 24 lutego, to musimy sobie zdawać sprawę, że Stany Zjednoczone mają co najmniej dwa inne geostrategiczne kierunki, o wiele dla nich istotniejsze, o wiele dla nich ważniejsze i gdyby tam doszło do jakiegokolwiek konfliktu, do jakiegokolwiek punktu zapalnego, to możemy pozostać osamotnieni w tej walce, będąc między dwoma mocarstwami. Ale czy w związku z tym, no
nie musimy pamiętać o tym, że ostatnie 30 lat ten układ, o którym pan mówi, ten toksyczny układ międzynarodowy z anglosaskimi afiliacjami, czy on nie był optymalny dla Polski? Przecież to jest te ostatnie szczególnie kilka lat, to jest okres renesansu naszego kraju, największego wzrostu gospodarczego, jak przeczytałem niedawno, nawet od X wieku w naszym kraju. Więc czy my, nie wychodząc z tego układu, czy podważając te kompetencje Ameryki co do bezpieczeństwa w Europie, wychodząc z tego układu, który przynosił nam wiele korzyści, nie wchodzimy do układu, czy nie kłaniamy się pana nakryciem głowy układowi z Rosją, który ten przyjazny Rosji układ z kolei może być dla Polski wizją finlandyzacji, wizją kraju pozbawionego tego impetu i gospodarczego, i politycznego, jak mówię, który obserwowaliśmy w ostatnich latach. Czy nie jest alternatywą właśnie finlandyzacja i podporządkowanie gorszym, bo przecież Ameryka jest jednak w sensie cywilizacyjnym, w sensie gospodarczym, dużo bardziej atrakcyjnym partnerem, a tutaj Rosja ze swoim przestarzałym systemem politycznym, gospodarczym, ze swoimi brutalnymi zachowaniami w sferze militarnej, politycznej, to czy to nie jest jednak gorszy wybór dla naszego kraju? No, myślę, że takie postawienie sprawy, że z jednej strony mamy do czynienia z propozycją cywilizacyjną amerykańską, z drugiej strony propozycją cywilizacyjną rosyjską, jest absolutnie fałszywym wyborem i nikt, przynajmniej w zespole, w którym ja tutaj opracowywałem strategię 4.0 dla Rzeczypospolitej, takiego wariantu nie snuje, nie przedstawia, nie proponuje, bo uważamy, że to jest absolutnie fałszywy wybór. A Stany Zjednoczone albo Rosja, no to nie jest w ogóle żadna alternatywa. Dzisiaj mamy do czynienia z taką alternatywą, mianowicie, że z jednej strony mamy do czynienia z byciem przedmiotem polityki międzynarodowej i byciem zderzakiem strategicznym mocarstw anglosaskich i wpychaniem nas wprost do wojny z Rosją, a z drugiej strony mamy jako alternatywę politykę wielowektorową. I to jest alternatywa, nie żaden sojusz z Rosją, nie żaden wybór cywilizacji rosyjskiej, czy jakby ktoś nie chciał coś takiego w ogóle zrobić, to uważam, że to jest absolutny jakiś absurd. Ja nigdy żadnego sojuszu z Rosją nie proponowałem i nigdy o czymś takim nie pisałem, ani nie mówiłem o sojuszu z Rosją. To jest absurd. Natomiast polityka wielowektorowa moim zdaniem absolutnie współgra z tymi procesami, które obserwujemy dzisiaj na świecie. A tym naczelnym procesem jest policentryzacja świata. Stany Zjednoczone tracą swoją pozycję i będą ją tracić i to widać i bardzo wyraźnie, jak na tacy tak naprawdę, widzimy to po roku 2008. Świat staje się policentryczny, świat staje się wielobiegunowy, wzrastają regionalne centra, wzrastają regionalne mocarstwa, dolar bardzo mocno osłabł jako waluta narodowa, następuje zmiana formy globalizacji, zmiana w ogóle łańcuchów dostaw na świecie. Świat amerykański się po prostu powoli kończy, świat absolutnej dominacji, hegemonii amerykańskiej, dystrybucji dóbr publicznych, czyli takich jak bezpieczeństwo, gdzie to Amerykanie byli jednym żandarmem światowym, który rościł sobie prawo do interwencji zbrojnej, do napaści, do agresji na inne państwa pod jakimś szyldem właśnie praw człowieka i tak dalej. Wiemy doskonale, jak się to zawsze kończyło. Kończyło się to fatalnie dla praw człowieka i fatalnie dla demokracji w tych państwach, które Amerykanie najeżdżali. Afganistan jest zresztą bardzo dobrym przykładem tego, gdzie po 20 latach nie pozostało żadnych szczątków ani demokracji, ani praw człowieka. Natomiast kraj został zrujnowany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli mamy świat policentryczny, świat wielobiegunowy, to warto prowadzić politykę wielowektorową, politykę obliczoną przede wszystkim na transfer technologii, wysokich technologii, na akumulację kapitału, na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, na rozbudowę infrastruktury. Natomiast to, że dzisiaj Polska się rozwija, to nie jest żaden wynik hegemonii amerykańskiej, to jest właśnie wynik odchodzenia od hegemonii amerykańskiej, od tego, że w Europie pojawia
pojawił się także inny kapitał niż amerykański, że Europa zaczęła prowadzić interesy z całym światem i wielowektorowość, wielobiegunowość w stosunkach międzynarodowych jest wielką szansą i wielkim wyzwaniem także dla państwa polskiego i Polska powinna prowadzić interesy i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Rosją, i z Chinami, i z Iranem, i z Turcją, i ze Szwecją. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele i polityka otwartych drzwi, polityka od strategii otwartej, otwarcia się na zachód, na wschód, na północ, na południe jest polityką absolutnie współgrającą z tymi trendami geostrategicznymi. Natomiast jeżeli Polska będzie oczywiście forsowała takie koncepcje jak Międzymorze, będzie powracać do jakichś sentymentów mocarstwowych, imperialnych, bo o imperializmie polskim przecież mówi dr Jacek Bartosiak, no to niewątpliwie skazujemy się na konfrontację i to na konfrontację nie tylko z Federacją Rosyjską. No to prawda, czyli bardziej sympatyzuje pan z dyplomacją, z koncepcjami Węgrów i Turków niż na przykład z koncepcjami dyplomacji Kazachstanu. To uspokaja, to uspokaja. Natomiast... Ja bym tutaj Kazachstanu nie podawał jako taki przykład, ale myślę, że to co robi Peter Siar, to czy Viktor Orban na Węgrzech, ta koncepcja otwarcia na wschód przynosi Węgrom realne korzyści. No Węgry mają elektrownię jądrową, Polska próbuje od kilkudziesięciu lat stworzyć elektrowni jądrowej i jej nie daje rady stworzyć. Węgry rozwijają relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami, ale także z Chinami, z Rosją i wychodzą na tym bardzo dobrze. Polska jest dzisiaj absolutnie w pierwszym szeregu, aby dołączyć do wojny z Rosją. Jasne. Sytuacja ewoluuje. Na koniec naszej rozmowy chciałbym wrócić znowu do wojny ukraińsko-rosyjskiej i do perspektyw zakończenia tego konfliktu. Wojna zmienia się i jeszcze niedawno nieobecny bohater naszego dzisiejszego wywiadu, naszej rozmowy, pan Jacek Bartosiak twierdził, że jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc i jest szansa na to, żeby dorżnąć Rosję, żeby jakąś defiladę polsko-ukraińską w Moskwie zorganizować. No to się okazuje niestety płonną nadzieją. Widać wyraźnie i to już jest powszechne w różnych opiniach obserwatorów, że niestety Ukraina przegrywa tą wojnę. No i właśnie w tych okolicznościach warto zadać pytanie, jak uważa pan, ten konflikt powinien się optymalnie dla Polski zakończyć? Co by było z polskiej perspektywy najbardziej korzystne? No i jak pan to widzi? Jakby to mogło się odbyć? Mowa oczywiście o konflikcie ukraińsko-rosyjskim. No, w mojej ocenie ten konflikt na pewno potrwa jeszcze pewien czas. Nie będę tutaj się bawił w jasnowidza i nie powiem, że będzie się toczył x miesięcy czy x lat, bo myślę, że dzisiaj nikt nie jest w stanie tego z dokładnością taką przewidzieć. Ja od samego początku nie wierzyłem w to, że Rosja dokona takiej inwazji, której celem będzie aneksja całej Ukrainy. Uważałem, że siły zbrojne, które, czy te jednostki wojskowe, które Rosja zgromadziła wzdłuż granic Ukrainy i także na Białorusi w 2021 roku, to jest po prostu za mało. To jest po prostu za mało, a ponadto z punktu widzenia strategicznego Rosji wchłonięcie takiego państwa jak Ukraina z tak silnym nacjonalizmem na zachodzie, zwłaszcza Ukrainy, byłoby niekorzystne z punktu widzenia i wewnętrznego bezpieczeństwa tego państwa i z punktu widzenia geopolitycznego. I uważałem, że te działania będą się toczyć przede wszystkim na linii Cherson-Charków. Tak zresztą mówiłem w grudniu 2021 roku. To, czego chyba nikt z analityków w Polsce nie przewidział, to uderzenia na Kijów i tych uderzeń rakietowych właściwie na całe terytorium Ukrainy. No ale jak widzimy, te działania zostały mocno ograniczone do tej, jak to mówią Rosjanie, operacji specjalnej w Donbasie, no ale nie tylko, bo też na oczywiście południu Ukrainy. W mojej ocenie z punktu widzenia takiego operacyjno-strategicznego celem Rosji będzie odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Myślę, że to jest bardzo ważny cel z takiego punktu widzenia geostrategicznego. Ukraina została odcięta od Morza Azowskiego. Jedynym portem, który no, zapewnia łączność, przynajmniej teoretyczną, ze światem Ukrainy, ale to tylko teoretyczną, to jest Odessa. I myślę, że
ten obszar historycznego Jedysanu, ale także być może historycznego Budziaka, to będzie, czyli też graniczącego z Naddniestrzem, gdzie stacjonują wojska rosyjskie, to może być taki cel bardzo istotny, strategiczny w ciągu najbliższych miesięcy dla Federacji Rosyjskiej. Oprócz oczywiście tego głównego celu, jakim jest osiągnięcie konstytucyjnych granic Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, tak zwanych samozwańczych republik ludowych, wiemy, że te konstytucyjne granice to jest cały obwód doniecki i cały obwód ługański. I myślę, że to jest taki podstawowy, fundamentalny cel rosyjski. Po pierwsze, zdobyć te konstytucyjne granice Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ogłosić tam referendum i włączyć oficjalnie ten obszar do Federacji Rosyjskiej, następnie ogłosić takie podobne referendum na obszarze już zajętym, tego pasa ciągnącego się od Krymu w stronę Rostowa nad Donem, tak aby tutaj też ten pas przyłączyć do Rosji. No i wreszcie kluczowy element, czyli zajęcie Odessy, zajęcie Budziaka, połączenie Naddniestrzańskiej Republiki Ludowej z tym obszarem i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Myślę, że to będzie taki, że to jest taki cel, który wydaje się z punktu widzenia Rosji bardzo korzystny, z punktu widzenia Ukrainy śmiertelnie niebezpieczny, bo w sensie gospodarczym oczywiście bardzo mocno oddziałującym, no ale także jest inny aspekt, inny szczebel, nazwijmy go szczeblem geopolitycznym. Wydaje się, że to, co Rosja zrobiła, można traktować jako coś nieracjonalnego. Tak jak powiedziałem na początku, że to jest zimna wojna, to uderzenie na Kijów siłami zupełnie nieprzygotowanymi, te uderzenia na całym terytorium Ukrainy, ale tak naprawdę niezniszczenie węzłów kolejowych, niezniszczenie centrów dowodzenia, centrów kierowania państwem, oszczędzenie tego, tak jakby nie chciało się w ogóle atakować chociażby samego prezydenta Zełenskiego rakietowo i tych ośrodków kierowania w Kijowie. Wydaje się, że Rosja jest nastawiona przez to na chęć niezamknięcia sobie drogi do pokoju i myślę, że jest także nastawiona przede wszystkim też na inny cel, wywołania globalnego kryzysu. I myślę, że to jest jeden z celów, który przyświeca dzisiaj Federacji Rosyjskiej, gdzie Ukraina nie jest tym podstawowym celem, ale celem jest zburzenie obecnego ładu międzynarodowego. I widzimy, że czeka nas potężny kryzys energetyczny, potężny kryzys żywnościowy. A co za tym idzie, za tymi dwoma kryzysami będzie pociąga za sobą to także potężny kryzys migracyjny, który dotknie również Unię Europejską i świat na pewno nie będzie taki jak sprzed tej wojny, to jest truizm, ale w sensie procesów społecznych, gospodarczych, politycznych będzie zupełnie inny. Myślę, że będzie to po dwuleciu, że tak powiem, zmagania się rządów z COVID-19 i, że tak powiem, zaciskania pętli na szyjach obywateli, jeśli chodzi o wolności obywatelskie, będzie to kolejny bardzo istotny impuls do ograniczania praw obywatelskich. Takim pierwszym poważnym impulsem była tak zwana wojna z terroryzmem po 2001 roku, drugim właśnie ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia w marcu 2020 roku pandemia COVID-19, no i trzecim tym potężnym impulsem do wprowadzenia bardzo głębokich zmian społecznych, gospodarczych będzie ta wojna na Ukrainie. Będzie to bardzo duża pauperyzacja społeczeństw, także w Europie, bardzo duży poziom ubóstwa i co za tym idzie także ograniczanie praw obywatelskich. Idzie to w kierunku moim zdaniem bardzo niebezpiecznym, takiego powiedziałbym technototalitaryzmu, próba kontrolowania obywateli za pomocą wszechobecnych kamer, systemów właśnie punktowych. No, widzimy to także nie tylko w Chinach, już teraz coraz więcej systemów rozpoznawania twarzy. No, myślę, że będziemy świadkami niestety pogłębiających się tych trendów w tym zakresie, o wiele poważniejszych niż sama kwestia wojny na Ukrainie. Bardzo mroczna to wręcz apokaliptyczna wizja. Ciarki po plecach chodzą, gdy pan to wszystko mówi. No ale może jest realny taki scenariusz, który postulują Emmanuel Macron czy Olaf Scholz, czyli scenariusz takiego zamrożenia konfliktu, zamrożenia na może dłuższy czas, który pozwoli okrzepnąć Europie, który pozwoli jakoś znormalizować sytuację też na Ukrainie, jakoś pozwoli Ukraińcom też pogodzić się z częściową porażką. Czy jest realistyczny, chyba dobry dla Polski scenariusz, no jednak takiego zamrożenia, przerwania walki, zamrożenia tego konfliktu?
Myślę, że jak najbardziej taki scenariusz jest realny. Wspomniałem o tym, że Rosjanie nie uderzają w centra kierowania, w centra dowodzenia. Nie, też jakby te uderzenia są bardzo ograniczone. Tutaj trudno mówić o jakimś pełnej skali uderzenia, na które stać Rosję, bo Rosja mogłaby zarządzić powszechną mobilizację i uderzyć milionem żołnierzy na Ukrainę i doprowadzić do zmasowanego uderzenia rakietowego nie kilkoma tysiącami, ale kilkudziesięcioma tysiącami rakiet i zniszczyć infrastrukturę i zająć cały kraj. No tylko pytanie, jakim kosztem? I właściwie tutaj trudno, tutaj byłaby już trwała okupacja. Natomiast to, że Rosja prowadzi mimo wszystko, czy prowadzi krwawą wojnę, ale w ograniczonym zakresie, jest to wojna mimo wszystko w ograniczonym zakresie prowadzona, to zostawia sobie otwarte drzwi do właśnie jakichś porozumień rozejmowych, do właśnie jakiejś formy zamrożenia tego konfliktu. No pamiętajmy, że ten konflikt w Donbasie, który się cały czas tlił od 2014 roku, też na 8 lat został praktycznie zamrożony przez porozumienia rozejmowe Mińsk 1 i Mińsk 2. I niewątpliwie tutaj czy kanclerz Scholz, czy prezydent Macron chcieliby pewnie powrotu do formatu normandzkiego rozmów i do zamrożenia takiego konfliktu. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina będzie wspierana przez państwa zachodnie, że to nie będzie to nie będzie wygodna sytuacja dla żadnej ze stron, ponieważ jeżeli Ukraina zostanie odcięta od Morza Czarnego, będzie całkowicie zdana na łaskę i niełaskę państw zachodnich. Natomiast z drugiej strony Rosja będzie się musiała zawsze liczyć z groźbą kontrataku ukraińskiego, więc ta sytuacja jest bardzo niewygodna. No i dodajmy, że Rosja wcale nie jest przyparta do muru, że o ile PKB Rosji obniżyło się w wyniku sankcji o jakieś 10-15%, waluta się wzmocniła nawet, to na Ukrainie ten spadek jest powyżej 40% i Europa też cierpi jako całość, więc tutaj ten opis złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Niestety sprawdza się, no i nie skłania zbyt efektywnie Rosji do jakichś porozumień, prawda? Dlatego, że Rosja również wie, że są inne poważne konflikty na świecie, które mogą zostać uaktywnione, między innymi plany uderzenia Izraela na Iran, plany uderzenia Chin na Tajwan. To są rzeczy, które mogą absolutnie odciągnąć uwagę opinii światowej od tego, co się dzieje na Ukrainie. I myślę, że największa groźba i najpoważniejszy taki scenariusz to jest uderzenie Izraela na Iran, który całkowicie zmieniłby w ogóle układ międzynarodowy. A wiemy doskonale, że 3 czerwca tego roku zakończyły się największe manewry wojskowe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, które Izrael przeprowadził pod tytułem Rydwany Ognia. Symulacja uderzenia na instalacje nuklearne Iranu. I rzeczywiście, jeżeli tak by było, ten kryzys właściwie zmieni całkowicie strukturę globalną i gospodarki, i globalizacji, i strukturę społeczną na świecie. Moim zdaniem uderzy najmocniej w klasę średnią i jakby to jest bardzo niebezpieczny trend. Natomiast z punktu widzenia takich państw jak Niemcy czy Francja jest kwestią pilną zamrożenie tego konfliktu i do powrotu do tego, co nazywam, to o czym politycy zachodni mówią, czyli business as usual, biznes jak zwykle. Nie po to ponad 10 miliardów dolarów zostało wydanych na Nord Stream 2, aby że tak powiem, te rury były nienapełnione gazem rosyjskim i nie biegły do Niemiec. Wiemy doskonale, że 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie tłoczonych jest przez dwie nitki Nord Stream 1 i Niemcy dzisiaj są bezpieczne energetycznie. Zupełnie inaczej niż Polska, bo Polska jeszcze zanim będzie bezpieczna energetycznie, to musi troszeczkę upłynąć wody w Wiśle. Zobaczymy, jak będzie kwestia Baltic Pipe wyglądać, wszystkich innych kwestii związanych z dywersyfikacją dostaw energii, ale faktem jest, że Polska już dzisiaj bardzo mocno odczuwa i wszyscy my jako Polacy odczuwamy tej skutki i odczuwamy skutki pomocy także dla Ukrainy, tej pomocy militarnej. Można się zadawać pytanie, czy to czasem te sankcje nie zostały nałożone na Polskę, bo patrząc na ceny benzyny, patrząc na ceny usług, patrząc na stopę inflacji, myślę, że warto pomagać uchodźcom, warto pomagać, świadczyć pomoc humanitarną tam, gdzie jest to potrzebne. Natomiast absolutnie moim zdaniem, w mojej ocenie, nie warto, aby Polska angażowała się w pomoc militarną dla Ukrainy, ponieważ grozi to włączeniem także naszego państwa w bezpośrednią wojnę z Rosją, a na takiej wojnie oczywiście Polska nie wyjdzie dobrze i ja zawsze mówię first to help, last to fight. Pierwsi do pomocy, ostatni do walki. Nie idźmy na tę wojnę. Bardzo panu dziękuję.
Naszym gościem był dr Leszek Sykulski i w ramach swojego wywiadu, a właściwie wykładu, przedstawił nam i przybliżył swoje koncepcje związane ze strategią 4.0 dla Rzeczypospolitej, no ale i także wyjaśnił nam wiele możliwych wariantów rozwoju bieżącej sytuacji, za co mu serdecznie dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.